Wasza miłość, znajdą mnie. Matko, przebacz. To jest dokument fabularyzowany o Madonnie Kodeńskiej. Madonnie Kodeńskiej, której okoliczności sprowadzenia do Polski towarzyszą podania w części opierające się na prawdzie, w części obrosłe wielką i wspaniałą legendą. Ale to nie ta legenda jest istotą sprawy. Istotą sprawy jest to, jakie znaczenie dla historii Polski i dla współczesności Polaków ma wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w końcu doczekaliśmy się tak poważnej produkcji. Dotąd były takie zapowiedzi, ale jak zwykle sprawa rozbijała się o brak funduszy, a w tej chwili właśnie już jesteśmy na końcu produkcji filmu, który bardzo nas satysfakcjonuje. Film powstaje na kanwie powieści, którą napisała Zofia Kosak, Błogosławiona wina. Taki będzie miał też tytuł. Będzie to film dokumentalny, fabularyzowany. Także on będzie opowiadał legendę o sprowadzeniu obrazu, o powstaniu sanktuarium, o dziejach Polski w tamtym czasie. Dla nas bardzo istotne jest, że w filmie będziemy widzieć, że mimo upływu lat, bo sanktuarium istnieje już prawie 400 lat, ono ciągle żyje, ciągle przybywają do niego ludzie. I to taki fenomen, że nie tylko ludzie starzy, bo czasami tak myślimy, że to jakieś babcie, jacyś dziwacy przyjeżdżają, ale na przykład na odpuście głównym Kodeńskim widzimy, jak bardzo wiele jest młodych rodzin, młodzieży. I przyjeżdżają tutaj nie, że no jest fajnie, bo jest dużo ludzi, ale stoją w bardzo długich kolejkach, by się wyspowiadać, by właśnie skorzystać z odpustu. I to nas bardzo też buduje, nas ewangelizuje, nas księży. Zdecydowałem się od razu, bo po pierwsze historia jest absolutnie niesamowita, już mi znana. Znałem tę książkę Zofii Kosak, która opowiada o błogosławionej winie i niezwykłych losach Kodeńskiego obrazu, ale móc to opowiedzieć widzom w całej Polsce to było niezwykłe wyróżnienie. Poza tym znam dobrze ekipę, która przygotowuje ten film, wiem jak z tymi ludźmi się pracuje, mam do nich absolutne zaufanie, więc z zawodowego punktu widzenia to wymarzona sytuacja. Kościół, historia Polski to są moje naturalne zainteresowania, a tu mogę opowiadać dokładnie o tym. Poza tym zawód, który uwielbiam wykonywać i ludzie, z którymi lubię pracować. Nie wahałem się zatem dwóch minut, kiedy Przemysław Heuser, producent tego filmu, zadzwonił do mnie. Nasza rozmowa była bardzo krótka. On powiedział, wiesz co, chciałbym ci złożyć propozycję, ale nie możesz odmówić. Ja mówię, jaką? Czy będziesz narratorem Błogosławionej winy? Odpowiedziałem tak i to była cała nasza rozmowa. Znacie się na leczeniu? I trochę niżej, Sławcie, właśnie żebyśmy zobaczyli tego ognia. O, to jest idealna pozycja twoja, startowa, Heniu, dobra? Panowie, nie wiecie się, przed ranem drogę nie ruszy. Czekaj, co ją podajecie? W tej chwili kończymy zdjęcia do filmu. Pozostały nam jeszcze zdjęcia watykańskie i zdjęcia realizowane na Zamku Królewskim w Warszawie. No, stopień zaawansowania to jest jakieś 80%, no, następnie postprodukcja. Spodziewamy się, że będziemy gotowi pod koniec września tego roku i przyjedziemy tutaj do Kodnia i zrobimy uroczystą premierę. Ty jesteś Baptysta Corvino? Ja. Wasza łaskawość.
Panowie bracia! Żołnierze! Złóżmy zatem uroczyste dzięki niebu! Dziś właśnie odzyskamy chwałę nieśmiertelną albo śmierć chwalebną! Niech żyje książę! Śmierć właśnie! Byłek! Co podajecie? 300 dukatów i miejsce na waszym dworze. Wasza miłość. Do Watykanu nie idziecie, pamiętajcie. Do Watykanu. Matko, przepraszam.